Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Dobry wieczór Państwu. Mamy dziś, tak jak powiedziałem na początku, sobotka i kołowrotka. O, fajnie się złożyło. Sobotka, kołowrotka. Kołowrotka, wrotek. Wyprzedzenia pełny. I powiem dla Was, że do Wojtka dzwoniła jednego człowieka, nie wymienię imienia, ani nikogo. I jego żona, że powiedziała, że bardzo dobrze, że nie puściłeś Wojtka do tych złych kobiet, bo nie będę ich rugać wulgarnymi słowami, tylko złe kobiety. I powiem tak. Ale jak kończył, ja nie sam, żeby ty się wypowiadał na moim kanale. To nie są kobiety dla, ani dla mnie, ani dla Wojtka. Niech sobie szukają innych sobie przyjaciół. Niech sobie szukają innych, niech bawią się. Jutro, tak jak Wojtek wspomniał na swoim kanale, Dzień Zakochanych, niech szukają sobie i się kochają w innych mężczyznach. Niech wyciągają pieniądze od innych mężczyzn, a dla Wojtka powinno zwrócić za pierwszy wyjazd i za drugi. A jaki wyjazd? Nagrywały razem ze mną dla notarki, oddzięczyłem się i po prostu ja nie mam za to złego. Pieniążki, że zrobili bardzo po świńsku, bo jeżeli mężczyzna jedzie do kobiety, a kobieta zaprasza mężczyznę, to powinno mieć wszystko na stole przyszykowane. Tak jak ja zaprosiłem dziewczynę, jeszcze młodszy byłem, to u mnie wszystko było przyszykowane na stole. Tort był tylko schowany, ale przeze mnie zrobiony. Mama i dziewczyna nawet się zdziwiła się, że ja sam samodzielnie zrobiłem tort. Tort przekładany, no na wierzchu nie było postaci, ale był fajny tort, przekładaniec. Szczokoladą był przekładany. I powiem tak, nie tylko wy, dziewczyny, umiecie robić wszystko, ale nawet powiem tak, spotkałem się z jedną dziewczyną jeszcze kiedyś, że nie umiała wbić gwoździa w deskę. Deska. Proszę na mój temat się nie... Zwykłą... Ja, Wojtek, na twój temat nie. No powiedziałeś teraz, Wojtek. I mówisz. Że nie umiała wbić gwoździa w deskę. Co to za kobieta była, co to za dziewczyna, że... A wy się chwalicie później, że o, my wszystko potrafimy zrobić. Nie, nie wszystko. Bo żeby nie mężczyzna był, to... Dzieci by nie było. Masz rację, Wojtek. Dzieci by nie było, potomstwo by nie było, bo mężczyzna daje potomstwo. Mężczyzna, tak jak powiedziałem w swoim poprzednim ekspoze... Nasienie i tak dalej. Że kobieta przyjmuje to nasienie do swojego ciała, do swojego zarodka, I powstaje chłopczyk lub dziewczynka. Jak Wojtek powiedział, dzidziuś powstaje. Malutki dzidziuś, a później wtedy to są rodzice, tata, mama, ale całą głową w rodzinie jest tata. Tata jest głową, bo tata wie jak zarządzić, wie jak porządzić i tak dalej. Wy kobiety, mamy przyszłe, nadajecie się tylko do pieców, garków, do gotowania, sprzątania,
Bo wasze to jest rola. Wasze to jest... A ty tylko, żebyś leżał. Wyuczenie i tak dalej. Tak Pan Bóg stworzył kobiety i mężczyznę. Że mężczyzna do pracy ciężkiej, a kobieta do pracy lżejszej. Przy garkach wychować dziecko, nakarmić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dziś się, jak Wojtek powiedział, czy chłopczyka, czy dziewczynkę nakarmić, to jest rola kobiety. A mężczyzny drzewo upiłować, urąbać, przynieść, posprzątać posesję i tak dalej. A wasze jest jeszcze zadanie posiać warzywa w ogrodzie. No, wy lubicie bardzo kwiatuszki. Żeby to wasza rola też posadzić, posiać kwiatuszki. Mężczyzna może skopać, a wy zrobić zagonki, sobie posiać warzywa i sobie posiać kwiatuszki. To wasza jest rola. I powiem tak. Będziecie się żałować, na pewno Asia i Natalka. Ale... Ja nie odrzuciłem, przepraszam bardzo. Proszę? Ja nie odrzucam kobiet. Wojtek i ja nie odrzuciliśmy was, tylko pożegnaliśmy się z wami kulturalnie. Kulturalnie pożegnaliśmy się... Ja nie pożegnałem się, przepraszam bardzo. Że... Jeżeli ty nie chcesz Wojtka, Asiu, a ty Natalka mnie, trudno się mówi. Nie dla nas kobiety. My szukamy takich kobiet, dziewczyn, ażeby założyć wspólne małżeństwo. Ażeby mąż i żona jeden jednemu pomagali. Żeby w pracach domowych, we wszystkich, bo nawet kobiety teraz idą do pracy, pracują ciężko w zakładach i tak dalej. Bo brakuje, mężczyzna sam czasami mało zarobi, a kobieta więcej zarobi, to powinna tymi pieniążkami swoimi dzielić się. Pomiędzy mężem, a pomiędzy sobą. Jeżeli nie ma kobieta pieniędzy, to powinno mąż za coś zapłacić. A jeżeli mąż nie ma pieniędzy, to powinno żona zapłacić. Tak powinno być zgoda, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I powinno być zawsze miłością, szczerością, kochać się, aż ile Bóg naznaczył życia. I Matka Boska i Pan Jezus. Dla mężczyzny i dla kobiety. Dla mamy i dla taty przyszłej. I naprawdę, naprawdę będziecie się żałować jutro za to, że skrzywdziliście nas. Ona mnie nie skrzywdziła, przepraszam bardzo. Że? Człowiek wyszło. Ty byłeś nachalnie zadowolony, cały nie w domu. To nie, Wojtek, ja nie jestem zadowolony. Ja chciałem tylko pojechać, zapoznać sobie kobietę. Zapoznać kobietę, Natalkę, porozmawiać. Może do czegoś doszłoby. Między mną a Natalką. Tak jak doszło tobie, Zasią. Ty nie chciałeś mnie wziąć. Nie wiem dlaczego. Oni wyrażali zgodę. Ale, jak wam powiem, poparła mnie kobieta jedna. Dziękuję za to dla niej z całego serca i duszy, że poparła. Powiedziała, dobrze, Krzysiek, zrobiłeś. Że nie puściłeś Wojtka tam, do Poznania. Ja nie wiem, to ja w uwięzi jestem? Ja nie rozumiem. Powiem tak, Wojtek nie jesteś w uwięzieniu, ale powinien słuchać osób starszych. Ja jestem u ciebie o wiele lat starszy. A co to mój tata jesteś? Nie jestem tatą. Też mam swoje lata. Ale masz 44 lata dopiero. Jakie 4? 6 skończone. A, 46 masz lat. I musisz słuchać osoby starszej. Starsza osoba jest dorosła,
przeżyła, życia swoje przeżyło, przeszła swoje cierpienie, biedy, zgryzoty i przechodzi. I powiem wam, takim jak Wojtek, 46-latkowie, za mało jecie jeszcze kaszy. Spokój, ty za mało jesz. Kaszy. I schudłeś. Kaszy, jęczmienie i gryczany. Daj spokój, ja już nie jestem tego słuchać, co ty na stop taki bzdury gadasz. Tak, bez przerwy gadam, Wojtek mówi, bzdury może i bzdury dla Wojtka, bo nie chcę słuchać mojej całej prawdy. Nikt nie chce słuchać mnie, tylko swoim sposobem, swoim życiem chcecie iść drogą. A później są rozwody, nie wiadomo co jest. Po to się poznaje się tak samo jak kobieta, tak samo jak mężczyzna. Trzeba najpierw długo, długo lat pochodzić, nie prędko kupować pierścionki, obrączki, tylko długo, długo lat pochodzić, zapoznać się, wypytać się u kobiety, tak jak kobiety wypytują się u nas o życiu, to my musimy wiedzieć o ich całą szczerą prawdę. A oni umieją ukrywać. One umieją ukrywać, nie podają ile lat mają nawet, bo mówią, że ja młodsza o parę lat od ciebie, a później co wychodzi na jaw, że jesteś starszą. Przepraszam bardzo, ale ogółem kobiet się nie pyta o ile ma kobieta lat. Kobiety same powinno powiedzieć, słuchaj Krzysiu, słuchaj Wojtku, ja mam tyle lat między sobą, czy wyraz zgodę mnie, jak do czegoś dojdzie, wziąć za żonę. A my mówimy szczerze, że ja mam 59 lat, a Wojtek ma 46 lat. Mówimy szczerze dla was, nie oszukujemy, nie okłamujemy, a wy kobiety umiecie, macie takie przysłowie swoje, haniebne, bo to powiem, haniebne przysłowie, że nie można pytać się, ile kobieta ma lat, albo dziewczyna. Bo jak się go, u kobiety nie pytać się, ile ma lat. Odpowiadacie. To macie swój zwyczaj. A to bardzo macie ten zwyczaj. To jest normalny na świecie zwyczaj. Bardzo zły zwyczaj macie. Bardzo haniebny, bardzo niedobry. Powinno mówić, ile lat macie. Później kawaler, mężczyzna zastanawia się, czy taką kobietę chce wziąć za żonę, a wy zastanawiacie się, czy chcecie wziąć za męża. Kawalera, chłopaka dorosłego. Bo my zawsze pierwsi, co odchodzimy z tego świata. Pierwsi zamykamy oczy. Pierwsi malujemy sobie włosy na biało, bo więcej przeżywamy. Więcej, jak dziecko zachoruje, nasze, wspólne, to wy kobiety nie patrzycie dziecka, tylko wszystko zwalacie na mężczyzn. Chciałeś, masz, hoduj. Chciałeś, masz, hoduj. Hoduj. Niech u ciebie włosy siwe będą. Czemu? Przychodzą mężczyzny, kawalerowie, i już mają na głowie białe. Tak, mają białe z tego powodu, że mają większą część pracy, denerwują się, żeby dziecko żyło, nie chorowało. Po lekarzach, jak coś takiego włożą, o siebie mężczyzna nie dba później. Płacze, że dziecko odchodzi z tego światu na drugi świat, nie będzie, ponieważ znowu staracie się o potomstwo, żeby było potomstwo, a te potomstwo leży jedne w grobie. Ale tu trzeba inaczej, żeby razem, wspólnie żyliście, żyć trzeba mąż i żona i trzeba wychowywać te potomka wspólnie. Jak mąż pracuje rano,
to żona po południu, przypuśćmy, to trzeba, teraz są przedszkola, żłobki, żłobki, przedszkola są i dziedziusia swojego zawieźć do żłobka, do przedszkola, a żeby on tam uczył się literek, cyferek, żeby był nakarmiony, najedzony. Bo ojciec nie patrzy, byle co zje. Nawet ten kawałek jakiejś przestarzałej kiełbasy zje. Nie patrzy, czy ona jest zakwitnięta, czy nie zakwitnięta. Umyje pod wodą, podsmaży sobie trochę na patelni, czy tam w garku gotuje. Zje i jest najedzona. A zapić, bierze pod kran wodę, zapije i tak żyje mąż. A o kobietę, o żonę dba, kupuje, co chce żona w sklepie. Bo ja widziałem, ile wy kupujecie towaru. Ile, po dwie, po trzy torby niesiecie do samochodu. Po 200, po 300 zł wydajecie na jedzenie. Wy, kobietki, bo mężczyzna, wy mówicie, mężu, daj. Daj, bo ja jadę do sklepu, ja muszę kupić to, 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 to. A w szafie pantofle, nie pantofelki, jeszcze dobre w paczku zapakowane. A sobie kupujecie nowiutkie, eleganckie pantofelki. Nie za swoje pieniążki, tylko za męża. A później trzeba zjeść. Mężu, daj, bo ja nie mam. A u ciebie pełny kieszeń, pieniędzy i to grubych. A mąż mówi, ja nie mam. Do wypłaty trzeba czekać. Jak to tak? Rozprykałeś? Byłeś tam u kolegi? Chlałeś? Piłeś? A mąż nawet, przypuśćmy, do kolegi nie zajrzy. Nie zajrzy, bo czasu nie ma. Nie, tylko przypuśćmy, jak się spotkają gdzieś na ulicy, to dzień dobry, cześć. Jak żyjesz? Króciutko i koniec. To nie wyjrze pod kościołem, tak jak w ekspoze poprzednim powiedziałem, jak kaczki gdaciecie, albo jak kury. I jajka, jak powiedziałem, gubicie po drodze swoje. I powiem tak, że przestańcie tak robić. Ja was, Asiu i Natalkę, nie obrażałem, tylko mówiłem całą szczerą prawdę dla was. Bo ja nie lubię kłamstwa, oszustwa i zdrady. Zdrada i kłamstwo to do niczego nie doprowadza. Do biedy, cierpienia, zgryzoty, nędzy, że rozpada się zaręczyny, rozpadają się śluby, małżeństwa inaczej, że nie ma wspólnego życia. Nie ma wspólnego życia, dziecko zostaje same, albo później sprawy w sądzie są, trzeba adwokaci, my zarabiamy na was, a my tego nie chcemy. Chcemy, żeby żyliście normalnie razem, aż ile Bóg naznaczył. Ile Bóg naznaczył dla was, dla żony i dla męża przyszłej życia. I dla dziecka waszych. Jednego, drugiego. Ile Bóg naznaczy. Tyle człowiek i kobieta rodzi. A ile mężczyzna ma nasienia, tyle oddaje nasienia swego dla kobiety. I jak Wojtek mówi, tą śmietankę. Wy przyjmujecie tą naszą śmietankę do swojego przyrodzenia i później ze śmietanki powstaje dziecko. Chłopczyk lub dziewczynka. Mąż prosi u Boga, u Pana Jezusa, u Matki Boskiej, ażeby było chłopczyk, a żona prosi, żeby dziewczynka była. Tak. A co Bóg da, to trzeba i wychowywać. Nie trzeba się kłócić. Tylko z tym losem trzeba się pogodzić. Jak najprędzej. To tylko zależy od trzech świętych tych. Od Boga, od Pana Jezusa, od Matki Boskiej. Oni wiedzą, co będzie u mamy w żołądeczku. Czy chłopczyk, czy dziewczynka, to co będzie, to będzie bardzo dobrze. To będzie bardzo dobrze, wspaniale.
Nas było troje chłopców, chłopczyków. I ja tylko zostałem na tym świecie jeden. Tak jak Wojtek. Też nie wiem, czy Wojtka dziewczyna była, czy nie. Siostra rodzona. I powiem tak. Naprawdę, naprawdę, Asiu. Mówię wam szczerze, uczciwie i sprawiedliwie. Do was ja przemawiam. Ten człowiek zły, niedobry, jak wy nazwaliście różnie na mnie. Jak tylko co przyszło na język. Co przyszło dla was na język, tak wy nazywaliście mnie. Różnymi wulgarnymi słowami. Różnie wyzywaliście, nie będę tu już powtarzać, jakie słowa na mnie wyzywaliście. Do mnie dzwoniliście bez przerwy. Ale już niech Bóg, Pan Jezus, Matka Boska was rozliczy na tym świecie jeszcze, a później na tamtym świecie. Bo Bóg, Pan Jezus, Matka Boska są sędziowie wieczni, ich nikt z nas nie pokona. My na tym świecie jesteśmy cząstkami tego ziarenka. Ziarenka, które sieje się na polu, zboża, owsa, jęczmienie, mieszanki, kwiatki i tak dalej. Jesteśmy tym ziarenkiem, że musimy spełniać przykazanie Boże, ichę, bo one dali dla nas te przykazanie Boże. Dalej więcej przykazań i musimy te wszystkie przykazania Boże spełnie zasłużyć tam, na niebo, ażeby tu byli czyści, oczyszczeni z grzechów pierworodnych, którzy się narodziliśmy się, ja i Wojtek, i już mieliśmy grzech pierworodny. I musimy dźwigać, musimy wszystko ten grzech pierworodny. I ja życzę, i od Wojtka życzę tobie, Asiu i Natalka, jutro dzień zakochanych. Co wam życzyć? Miłości. Bez nas. Szukajcie sobie kawalerów, chłopów, innych, lepszych może, uczciwszych, bo może my nieuczciwe jesteśmy, może haniebny, a zwłaszcza ja, haniebny, niedobry, zły. Tak. Trudno się mówi. Wojtek już się pogodził z losem, ja też. Pogodziłem się z takim losem. Naszym ciężkim, smutnym, złym. Tak, tak to bywa w życiu. Tu para zakochanych, tu para się rozchodzi. Rozchodzi się, bo nie jest czasami do życia. Nie nadają się do życia, bo od razu sobie nie podzieli prawdy w oczy i Bóg, Matka Boska, nie połączył ich. A skąd ty możesz wiedzieć? Mnie Wojtek wszystko serce mówi. Serce moje mówi. Dobra, to je. I tak dalej. Serce u każdego człowieka przemawia. Daje Bóg, Pan Jezus, takie natchnienie dla mnie. Takie. To trzeba poczekać i nie trzeba się na nic spieszyć. Prawda mówisz, Wojtek, za prędko się pospieszyłeś i tak dalej. Za prędko się pospieszyłeś, ażeby nie, dokładnie nie zbadałeś, tylko na prędkę leciałeś. O, piękna, ładna. To nie wszystko rola gra. Gra rolę charakter. Charakter najważniejszy. Dobry charakter to... Proszę? Dobry ma charakter, po prostu za daleko mieszkamy, trzeba poczekać na wszystko. Ja ich nie widziałem, jakie mają charaktery, ale żeby ja porozmawiałem,
Ja by od razu ocenił, tak, czy nadaje się. A czemu, przepraszam bardzo, a czego ty nie znalazłeś do tej pory kobiety jakiejś? Bo tak pokierował losem. Chcieliśmy pierwsze, żeby ożenił się brat Bogumił. Bogusia spotkała bieda, nieszczęście. Wypadek miał w szkole. Uczeń pobił jego tak, że dostał wstrząs mózgu. A kiedyś była komuna, to komuna wiesiek robiła, zacierała ślady. Zacierała ślady wszystko. Kto należał do partii PZPR, to oni szli za tym. A kto nie należał do partii, to oni walili na to. Wiesz co, nie będę już mówić co brzydko. Nie pomagali, powiem tak, dla tych ludzi, którzy w Boga wierzyli. Zajmowali obrazy. Nawet jeden, powiem tobie, przyszedł człowiek, był w partii, do domu naszego i mówi tak. Mamusia, ja, siedzimy tu, w pokoju. No było mniej troszkę obrazów tych, teraz więcej mamy świętych. Bo wy przysłaliście, dziękuję wam bardzo za to. I co? Chcę zajmować ten obraz. Mama pyta się, a co pan robisz? No chcę zdjąć. I bardzo brzydko na Matkę Boską i Pana Jezusa obraża. Ja na podwórku, mama wyszła, Krzysiu, chodź tu. Boguś, chodź tu. Boguś przyszedł. Ja przyszedł, słucham, mamusia. Ten człowiek chce zdjąć ten obraz. A mówię, człowieku, wyjdź stąd, bo cię wyniosę. Nie zdejmiesz nigdy. Zadzwonił na co? Jak ty mówisz, na milicję, ja mówię, a teraz, jak wy mówicie, psy i gliny. Zadzwonił, przyjechali. Co tu się dzieje? Ten człowiek mówi, że ja chcę wziąć ten obraz, bo mi się nie podoba. A ja mówię, panie milicjancie, nie zdejmie ten człowiek obrazu. I pan nie zdejmiesz. Możecie mnie zabrać do więzienia, do aresztu, ale... Proszę zostawić ten obraz święty, bo to jest matka nad matkami, to jest syn jej i mnie tutaj nie będzie on rządzić w domu. Panie, wyjdź pan, proszę pana, bo jeżeli nie, to wyniosę pana przed milicją. Wyniosę pana. Wtedy niech mnie zakładają u kajdanki. Milicjant popatrzył, taki młody człowiek był na mnie. Na jego popatrzył. Mówi, chodź człowieku. Chodź człowieku, bo ten człowiek jest ni do wzięcia, ni do ugadania się. Ja mówię, tak, panie milicjancie, bo ja wierzący człowiek. A pan był wierzący katolikiem? Tak, byłem. A to dlaczego pan do partii poszedł? Za chlebem. Za chlebem, człowieku, poszłem. Gdzie lepiej płacą, tam cię idzie. Mnie wszystko policjant powiedział. Milicjant. Ja mówię, rzuć milicjanta, przyjdź do pracy, do kotłowni, jako palacz zrób kurs i będziesz zarabiać. On stanął, popatrzył na mnie. Na trzeci dzień przychodzi do mnie, bez munduru, bez niczego. Mówi tak. Jak masz na imię? Ja mówię, Krzysztof. Bardzo ładne imię masz, człowieku. Bardzo ładne. Piękne, wspaniałe. Ja też Krzysztof. Wiesz, że posłuchałem ciebie, twoje rady. W domu porozmawialiśmy. Obraz Matki Boskiej u nas był, ale ja zdjąłem. Powiesiłem z powrotem na miejsce. Uklęknąłem przed obrazem, pocałowałem, przeprosiłem Matkę Boską i Pana Jezusa. Aż lżej mnie na sercu się stało. Chodziłem do świątyni Bożej, do kościoła. Zacznę chodzić znowu.
pomóż mi Krzysztofie dla imiennika. Ja mówię, dobrze Krzysztofie, pomogę. Bo Krzysztof nie tylko od patron pojazdów, ale ciężko pracował. Ciężko pracował, przenosił przez wodę ludzi różnych. I chyba to jest też moja rola męcząca, ciężka, pokutująca, ażeby odejść, oczyścić swoje grzechy tutaj na tej ziemi, dla was pomagać, żeby byliście czyste, nie brudne, tylko umyte. I na tym chcę zakończyć. Jasiu, życzę w dniu zakochanych. I Natalko, przemyślcie to, bo jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas. Powiedziałaś, Asiu, że nałóż pierścionek dla Krzysia. Nie, ja nie kobieta. Ja mężczyzna. Jak każdy chłop. Mam męskie przyrodzenie. Jak ty powiedziałaś, obraziłeś mnie. Jak mnie obrażałeś brzydko. Że ja, wiesz jak obrażaliście. Jedna i druga osoba. Czy tak wasza matka nakazała obrażać nas, mężczyzn? Czy tak nakazała wulgarnie nagrywać na kanale, że Wojtek ma 5 cm, by wymyślać bzdury? Mnie to serce się krajało. Mnie to bolało serce. Dlaczego, pytam, wy tak zrobiliście? Chcieliście położyć mnie do ziemi. Ale Bóg, Matka Boska, Pan Jezus, Syn Matki Boskiej, nie dał się dla was. Nie dał dla was. Zwyciężam ja. Prawda zwycięża. Nie kłamstwo. Nie oszustwo. Nie wydzieranie pieniędzy. Bo nie na tym rola dla was polega. Dla kobiety. Kobieta powinna być poddana dla mężczyzny aż do śmierci swojej. Aż do śmierci. Bo mężczyzna, jeszcze raz mówię, głową rodziny, całą głową rodziny przejmuje po rodzicach swoich posiadłość, po rodzicach teściach, bo teściowie opisują na żonę posiadłość i później wspólna jest posiadłość. Męża i żony, jak i od rodziny męża, tak od rodziny żony posiadłość. I trzeba żyć w miłości, dochować. Mąż musi dochować i dochowuje teściów, bo już pierwszy odchodził rodzina od męża, później od żony odchodzą tam do Boga i idzie razem z żoną wspólnie chować teścia, później teściową, tylko zostają córki, syny od teściów, mieszkają gdzie indziej sobie, w innych miejscowościach, w innych domach, lepszych, gorszych. I trzeba jeden jednemu pomagać. Wspólnie, nie wyzywać się, nie przezywać, że a ty takie, owaki, siaki. Nie będę tu już powtarzać brzydkich, wulgarnych słów, bo już mnie to garmem wyłazi. Serce boli, kraje się na pół. I na zakończenie, co wam życzyć? Nie wiem, co życzyć. Nie wiem, co życzyć. Nie wiem, sam nie wiem. Najlepsze to jest pierwsze miejsce dla każdego, czy mężczyzny, kobiety. Zdrowie. To jest najważniejsze. Jeżeli mężczyzna i kobieta mają zdrowie, wszystko ważne. Jeżeli zdrowie nie mają, nic nie warte. Tak, Asiu,
i Natalka. Chcieliśmy się połączyć. Wojtek chciał się połączyć z tobą, Asiu, ja z tobą, Natalka. I założyć wspólne życie jak mężczyzna z kobietami. Mężczyźni z kobietami. Jak my jesteśmy uczciwi. Ja i Wojtek. Wojtek i ja. Jeszcze chcę zapytać się was, dlaczego wy takie listy pisaliście do mnie? Co wy robiliście? Wy robiliście, namawialiście swoich koleżanek, kolegów. Różne listy do mnie pisaliście. Do Wojtka też. Różne. Wulgarne bardzo. Wy wymyślaliście, śmialiście się, drwiliście się. Oszukiwaliście. Nie, ale mnie to nie oszukiwali, mnie to nie oszukaliście, ale Wojtka. A mnie to bardzo serce bolało, że nabieraliście jego na pieniądze, nabieraliście na pierścionki, nabrałaś, Asiu. Jak tak ty to mogłaś powiedzieć, że kup pierścionek dla mnie? Kup pierścionek dla mnie. No jeśli tak chce się zaręczyć, to pierścionek musi kupić. Trzeba było pierwsza dłużej razem pochodzić. Nie tylko mężczyzna bez przerwy ma przyjeżdżać do kobiety, ale kobieta do mężczyzny. Tak. Pytałaś się, czy możesz wejść do domu naszego. Bałaś się. Bałaś się nie wiadomo czego. Jakby my jesteśmy jakieś wilki, że was zjemy. Że was nie będzie na tym świecie. Nie, odpowiadamy. A zwłaszcza ja odpowiadam. Nie jestem tym wilkiem. Nie jestem groźnym. Przyjedźcie, zobaczcie same na własne oczy. Jak ja chudy. Jak ja pochód. A wy nazywaliście jak na mnie. Jak na mnie. Po nigdzie nie mogę zapomnieć tych słów, tylko łzy lecą. Tylko łzy lecą na mnie. Tylko łzy lecą. Gdzie te przeprosiny moje? Gdzie to daliście, żebym ja was przepraszał? Ale nie krzycz już. Musiałem na kamerze Wojtka przepraszać. Bo wy namawialiście Wojtka. Wojtek, ja słyszałem, weź, to my pojedziemy, bo nie przyśmieliście. Że on przeprosił, za nie wiadomo za co. Za darmo. Za darmo. Żeby dla was serce się radowało. Dusza. Tak. Tak. A moja dusza, żeby była smętna. Cierpiąca. Lękająca. Zgryzona. Żeby serce bolało dla mnie. Po szpitalach ciągać cię trzeba było. Tak. Tak. To wy zrobiliście. Wy zrobiliście. Wy zrobiliście. Obydwoje. I z koleżankami, z kolegami. Tak. Wy to uczyniliście. Dla mnie biedę, cierpienie, ból na pośladku. Ile ja muszę znosić bólu? Cierpienie tak jak Pan Jezus znosił. Tak jak Pan Jezus krzyż dźwigał. Swój, którzy zbudowali dla Pana Jezusa łotry. To wy też jesteście łotrychi? Też dla mnie krzyż budujecie? Zbudowaliście? Gdzie ten krzyż? Dajcie. Będę dźwigać iść w sandałach. Tak jak Pan Jezus szedł. Bosy. Będę iść w sandałach. Dajcie mi takie prześcieradło, jak Pan Jezus szedł. Dajcie. Ja się nie boję tej śmierci. A później reszta. Twoi ukochani przyjaciele, Asiu i Natalko.
niech mnie ukrzyżują i przybiją do krzyża, tak jak Pana Jezusa, ale nie ma komu łzy wycierać, bo mama moja leży w grobie. Nie ma komu nieść na głowie chustki, bo mama moja chodziła w chustce. Jedna kobieta na całe Białystok chodziła w chustce. Tak, jedna kobieta tutaj. Do kościółka szła, zawiąże chusteczkę, tak jak Matka Boska. Niektórzy się dziwili się, że a gdzie pani, czemu pani czapki nie kupi? Czemu pani nie umaluje paznokci? Czemu pani usta nie umaluje? Czemu pani nie nakręci włosów? Mama odpowiadała, moja kochana, nie, ja jestem i tak wspaniała, i tak śliczna, tak jak Matka Boska. Dziwili się ludzie, kobiety, bo przychodzili w czapach, w beretach, a zastanówcie się kobiety, czy Matka Boska nakładała czapę, czy Matka Boska nakładała beret, czy Matka Boska coś nakładała innego? Nie. Czy Matka Boska malowała się? Nie. A wy się malujecie, wy nakładacie chemię. Chemię, tą paskudną chemię, która nie można was twarz pocałować. Policzki nie można pocałować, bo wszędzie jest chemia. Chemia zaraźliwa, a później razem i mężczyzna, i kobieta chorują. Nie trzeba, jak ja mówię w swoim poprzednim ekspoze, Niemca ruskiego. Jak Polak Polaka zabija, Polka Polaka zabija. Tak. Ja mówię prawdę, Asiu i Natalko. Mówię całą szczerą prawdę, że wy chcecie mnie i Wojtka położyć do grobu tego świętego. Łóżcie, bo może nie macie gdzie mieszkać. Chcecie zabrać posiadłość. Wspólną naszą, jak moja, tak i Wojtka, po rodzicach moich ukochanych, po rodzinie mojej ukochanej. Dlaczego wy tak robicie? Nie wiem. Dlaczego wy nękacie mnie i Wojtka, Wojtka i mnie? Nie mogę śliny przełknąć już. Nie dam rady. Bo już w garnie cechnie, zasycha. To wszystko robi się przez was. Przez Natalkę, przez was, przez Natalkę i przez Asię. Przez Asię i Natalkę. Tak. Przez was. Wy tylko umiecie później śmiać się. Śmiejcie się teraz, radujcie. Radujcie się, weselcie się na Dzień Zakochanych. To wasza jest pora. Śmiać się, pić, alkohol spożywać, wódkę, wino, piwo. Wasze to jest zadanie. Tańczyć z innymi chłopami. Weselić się. Bo na pewno wy macie innych. Mnie to serce wyczuwa. Daje mnie natchnienie trzy osoby boskie. Bóg, Pan Jezus, Matka Boska. Co ja mam życzyć dla was i Wojtek, razem, wspólnie? Życzymy was, dla was, dla ciebie, Asiu, dla ciebie, Natalko, ja i Wojtek. Tak jak powiedziałem, dużo zdrowia. Pierwsze. Drugie. Wesołej, szczęśliwej zabawy. Picie alkoholu. Nie łzy wylewanie po nas. Tylko tańczyć. Weselić się. A żeby była dla was radość, szczerość w sercu. Żeby zapoznaliście innych sobie. Mężczyzn,
Nie wspominajcie o nas nawet, bo my nie chcemy. Nie chcemy, żeby nasze serca krwawili. Nie chcemy, bo serce nasze krwawi. Krwawi nasze serce. Moje i Wojtka. Myśleliśmy, że będziemy razem mieli żony. Wojtek ciebie, Asiu. Ja ciebie, Natalko. Razem założymy rodzinkę. Wspólną. Tak jak Bóg nakazał. Matka Boska. Pan Jezus malutki. Że miłujcie się, bracie i siostry, nawzajem. Jak ja was, jak my was umiłowali. Tak. Tak. To jest przykazanie Boże. To jest przykazanie nie moje. To jest przykazanie miłujcie się nawzajem, bracie i siostry. Miłujcie się. Radujcie się swoim życiem. I teraz na zakończenie chcemy życzyć dużo zdrowia, pierwszy, tak jak mówię. Miłości Bożej. A żeby przemyśleliście się, żeby zrozumieliście, że mieliście mężczyzn, dorosłych, które przeżyli swoje długie lata, które byli na wozie i pod wozem, którzy wiedzą, co to chleb, co to ciężka praca, mozolna. Jak założyć rodzinę, wiedzą. Jak wszystko. Ty jeszcze, Natalka, zadawałaś dla mnie pytanie, czy wiesz, co to okres. Dziewczyno, kobieto, ja lepiej wiem od ciebie. Bo ja przeżyłem wiele, wiele lat. Wiele, wiele chodziłem z dziewczynami. Wiele dziewczyny mieli okres. Młodsi mieli od was. Od was mieli okres. W okresie nie można używać żadną kobietą seksu. Żadną. Bo kobieta poroni. Zapłodnienie. Kobieta nie zajdzie w ciąży. Dziewczyny nie zajdzie w ciąży. Nie będzie tego potomstwa. Nie będzie tego chłopczyka, nie będzie tej dziewczynki. Tak. Trzeba poczekać, aż odejdzie krew, aż przestanie leczyć, przestanie wymiotować, bo niektórzy dziewczyny jeszcze wymiotują. Tak. Idą do łazienki i wymiotują. Bierzecie leki jakieś, nie wiadomo jakie, nie idziecie do lekarza, tylko same się leczycie. Same się leczycie się, nie wiadomo czym, jakimi lekami. I później tak to bywa. Tak to bywa, że małżeństwo, jeszcze nie było małżeństwa, rozpada się. Rozpada się szybko, prędko, bo Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, jeszcze nie naznaczył dla was pory, dla Wojtka i dla ciebie, Asiu. Za wcześnie omyślałaś się być żoną Wojtka. Trzeba było pierwsze pochodzić. A może ty zaszłaś w ciąży? Może ty jesteś w ciąży?
Bo krew najczęściej idzie, jak kobieta w ciąży jest. Jak zapłodniona, to wtedy krew leci. I może ty jesteś już przez jakiegoś innego kawalera, chłopa, zapłodniona. Może ciebie już dla ciebie zrobił. Może ty, brzuszek twój rośnie. Tak. Różnie bywa. Ja mówię, prawda, Asiu? A wy, kobiety, umiecie tylko nas oszukiwać. Resztę może tamten nie chciał was wziąć za żonę. To myślisz, pomyśleliście, czekaj, znajdziemy innych. Znajdziemy innych, którzy nas wezmą, będą wychowywać cudze dzieci. Nie. Ja cudzych dzieci nie będę wychowywać. Wojtek też nie, na pewno. Bo Wojtek i ja jeszcze mamy nasienia, mamy swoje przyrodzenie męskie i możemy pokochać się razem, wspólnie. Wojtek z tobą, Asiu, ja z tobą, Natalko, i zapłodnić was. Tak. Ja powiedziałem teraz. Ja teraz powiedziałem całą dla was prawdę. Ostatnie już nagranie, bo nie wiem, czy dożyję do jutra. To zależy od Boga, od Pana Jezusa, od Matki Boskiej. Tak. Nie wiem. Bo chcieliście, żeby ja odeszedł. Może odejdę. Może ja zły człowiek. Niedobry. Haniebny. Paskudny. I tak dalej. Zamilknę, zamknę kamerę i może się nie odezwę się do was. Amen. Jutro nagramy.